Ej, ale numer. Już na tej wąskiej drodze minąłem przed chwilą dwa autobusy. Takie długie, turystyczne autobusy. Jeden na zakręcie tak stanął, że musiałem wymijać go na lewym zakręcie z lewej strony, bo po prostu tak naddał, że nie było opcji. Strasznie wąsko jest. No to jak tutaj jedzie jakiś autobus i samochód, albo na przykład dwa autobusy? Dzień dobry. Wyjeżdżam z hotelu. Jest godzina 7:05. Hotel bardzo fajny, bardzo blisko plaży, ale jest jedna skicha. Na Bookingu ten hotel niestety jest troszeczkę ściemniony sceną, bo na Bookingu było 22 euro, a po zrobieniu rezerwacji się zrobiło 36. No, ale mimo wszystko warto. Dzisiaj spróbuję, może kemping jakiś, brakuje mi namiotu. Dzisiaj Lofoten, Kotor, no i Chorwacja. Jedziemy. To jest Święty Stefan. Sveti Stefan. Piękne miasteczko. Park Narodowy Lofoten. Przepiękne miejsce. Przepiękne miejsce, przepiękna droga. Kurczę. Tak jakbym wyjeżdżał ponad las, gdzie się odkrywają skały, i tam w oddali przed chwilą widziałem chyba miejsce, tak, się między drzewami się pojawia. Chyba tam dojadę, ale nie jestem pewien. Zobaczymy. Wy pewnie wiecie, ci, którzy już tutaj byli. Ja też już wiem. Jak oglądacie ten film?
Wow. Wow. Pięknie. Oj. Ciekawe. Ale powiem wam, że miejsce jest kosmiczne i bajeczne i w ogóle mega ekstra. Jest doskonały asfalt, przepiękne widoki i jest pusto. Fakt faktem, jestem tutaj o godzinie 8.30. To pewnie dużo zmienia. Teraz wspinam się już taką wąziutką drogą do jeszcze 2,5 km do mauzoleum Niegosza. Zaraz zobaczymy, jak dojedziemy. To mauzoleum to chyba taki punkt znowu obowiązkowy dla motocyklistów. Zresztą w wielu poradnikach, w wielu takich relacjach z wyprawy padały właśnie takie słowa, że no, punkt obowiązkowy mauzoleum Niegosza. No jak obowiązkowy? Ja często omijam punkty obowiązkowe, tak zwane. Wiem, że ten park jest przepiękny i z góry na pewno będzie... Ojejku, już widać. Kurczę, ale widok jest absurdalnie cudowny. To jest w ogóle takie miejsce niepodobne do niczego. O wow. O kurczę. O matko, ale kosmos. No. Jest kosmos.
No, jadę już w dół, bo no, nie chciało mi się tam wchodzić na górę. Myślałem, że to jest bliżej. Ja zapomniałem, że to jest tam z 500 schodów, a się robi ciepło. I w tych wszystkich ciuchach motocyklowych to wiecie, tam średnia przyjemność. Znów w kierunku morza. Kotor za 20 km. To będzie kolejna gruba rzecz. Serpentyny Kotoru. No, to trzeba uważać, bo ścinają samochody dość mocno. Lotnisko w dole widać pięknie. Ej, ale numer. Już na tej wąskiej drodze minąłem przed chwilą dwa autobusy. Takie długie, turystyczne autobusy. Jeden na zakręcie tak stanął, że musiałem wymijać go na lewym zakręcie z lewej strony, bo po prostu tak naddał, że nie było opcji. Strasznie wąsko jest. No to jak tutaj jedzie jakiś autobus i samochód, albo na przykład dwa autobusy. Dobrze, że są takie zatoczki co jakiś czas. Bajeczna droga, słuchajcie, bajeczna droga. Już 5 autobusów, przy czym przy jednym musiałem awaryjnie hamować przodem i tyłem. No, to jest masakra, że oni się tutaj pchają. Jest totalnie niebezpieczne. Tu jest 80 na godzinę, słuchajcie, ograniczenie prędkości.
Kotor. Zjeżdżam na dół, gdzie z góry robiłem zdjęcie. O, wow. Mama, olbrzym. Ależ otoczenie. Jest to stare miasto chyba. I olbrzym. Udało mi się przejechać przez centrum Kotoru. Strasznie zapchane. Ale nawet policjant przepuszczał, ustępował miejsca. Więc żal było nie skorzystać. Ale otoczenie tego miasta jest niesamowite, no. Znów się będę powtarzał, coś niesamowitego. Ale popatrzcie, miasto, ta w ogóle lokalizacja, wszędzie dookoła znowu góry, w dole morze, taka zatoka, w którą wpływają ogromne statki pasażerskie. Kawałek dalej widziałem z góry lotnisko, pas startowy. No bajka. A te drzewa oliwkowe, to one rosną tak na dziko, tak po prostu sobie tutaj. Ale jazda po takich zakrętach, przy płytach Porcupine Tree, to jest mega jazda. Polecam Porcupine Tree. Wybieramy się z Frycusiem pod koniec października na koncert do Katowic. Będzie czat. Strasznie gorąco jest. Okay. Thank you. To teraz można powiedzieć, witamy w Chorwacji. Sporo samochodów, ale oczywiście motocyklem podjechałem trochę bliżej. Zapytałem kierowców samochodu, czy mnie wpuszczą. Bez problemu. Całkiem szybko to poszło. No, znowu nie założyłem rękawic z powrotem. Wczoraj sobie tak załatwiłem ręce, jadąc bez rękawiczek, że pewnie będzie mi skóra schodzić na wierzchu dłoni. Zaraz będę musiał się zatrzymać i z powrotem je założyć. 33 stopnie tutaj są, słuchajcie. A jest godzina 10:54. Dubrovnik.
z lotu ptaka. Piękne miasto. Teraz trzeba się przedostać przez Dubrownik. Patrzcie, jakie statki. Strasznie gorąco. Ło, dwa są takie. I taki most. Oczywiście sobie zahaczyłem tak, żeby przejechać przez miasto, bo mogłem przecież pojechać górą i ominąć, ale chciałem. Bungee. Nie pakowałem się do miasta na te mury, ponieważ tu jest jeszcze sezon, jest strasznie gorąco. Ja oczywiście jestem odziany w moje ciuszki motocyklowe. Kiedyś przyjadę z rodzinką całą i wtedy sobie odwiedzimy to wszystko i zobaczymy. Magistrala Adriatycka, droga numer 8. Wyspy, wysepki. Odbiłem już drogą na ten półwysep w kierunku Orebić. Po drodze chciałbym się jeszcze zatrzymać na jakieś jedzenie może, jakieś małe owoce morza. Bardzo ładnie. Jak mur chiński. To jest bajka. Powiem wam, jaki ząg. Dojechałem na pole namiotowe i tak w sumie potem przemyślałem, że jeśli chcę jechać promem w tym pierwszym po szóstej, no to będę musiał się nieźle ogarniać ze zwijaniem namiotu i tak dalej. Trochę nerwówka, więc zdecydowałem, że jednak dzisiaj wezmę jakiś pokój. No dobra, booking, załatwiłem pokój, zapłaciłem kasę i słuchajcie, dojeżdżam do tego hotelu. Okazuje się, że ktoś wcześniej wynajął, a mnie booking przepuścił dalej. No, trochę lipa. Kobieta nie mówiąca w ogóle po angielsku. Musiałem zadzwonić tam do tej organizacji. No, okazało się, że tak, że jakiś błąd w systemie, że te pieniądze mają być wrócone. Na razie nie wróciły, ale okej, miejmy nadzieję, że wrócą. Ale przynajmniej kolejna piękna droga. Teraz się przenoszę na drugą stronę tego półwyspu.
Z jednej strony jest ten Orebicz, gdzie byłem, i to drugie miasto, w którym jest prom, jest po drugiej stronie. Zorientuję się od razu w kwestii biletów, czy mam je kupić jakoś wcześniej, w sensie online dzisiaj na przykład. No, przepiękna droga. Po tych całych eskapadach z Bookingiem zdecydowałem się ostatecznie przyjechać już do tego miasteczka, z którego odpływa prom. Powiem wam, że miasteczko jest prześliczne. Jest malutkie. Takie bardzo wąskie uliczki są. Idę do portu zobaczyć. Jestem w porcie. Są jakieś 4 minuty drogi od miejsca, w którym mieszkam. I prom już stoi, zobaczcie. Oczywiście on jeszcze chyba płynie do Klocze. No może już jest przygotowany na jutro, bo pierwszy kurs ma o godzinie 6:15 rano. Ja chciałbym właśnie tym kursem popłynąć. Zmieszczę się. Nie wiem, czy będziecie to widzieli, ale tu jest bardzo głęboko. Ale zobaczcie, widać dno. Przecudowna miejscówka. Fantastyczna, prawda? Jest strasznie gorąco. Strasznie. Tam jest miejsce, w którym można kupić bilety na prom i zaraz to załatwię, żeby już mieć z głowy. Kurde, jak mnie pogryzły w tej Macedonii, w Skopie, komary. Tym pozytywnym akcentem w pięknym miejscu pozdrawiam, życzę miłego dnia i dziękuję za uwagę. Ten odcinek możliwe, że był dość długi, bo dzisiaj naprawdę sporo się działo, sporo miejsc widziałem, sporo drogi przejechałem, ale mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jeśli was nie zanudziłem, a tym bardziej jeśli coś wam się spodobało, to zachęcam. Do zobaczenia, do jutra.